widzowie Sixpack TV. Jesteśmy dzisiaj na siłowni w Olkuszu, Fit Gym Center, ulica Zagaje 2. Tak jak pisałem, dzisiaj będą odbywały się konsultacje treningowe. Będę w roli, można powiedzieć, instruktora. Podchodził do każdego, pomagał w ćwiczeniach. Za chwilę zobaczycie, na pewno zrobimy kilka partii. Między innymi na pewno tutaj już chłopak mówił, że zrobimy z nim plecy, więc śledźcie. Będę starał się też omawiać, jeżeli będzie coś słychać, to będziemy omawiać, jakie ćwiczenie teraz wykonamy. I postaramy się, żeby ta technika u nich była poprawna. Także zapraszam do oglądania. No i jesteśmy z pierwszą moją ofiarą. Chyba dzisiaj robi plecy, tak jak wiem. Zanim jeszcze Michał do nas dojechał, zrobiliśmy podciąganie. Co prawda Kuba miał troszkę problemy z podciąganiem, więc użyliśmy ławeczki. Tak jak pokażemy to w kolejnym filmiku instruktażowym, który będziecie mieli okazję zobaczyć. Wychodził na ławeczkę i robił tylko ruch negatywny, co w przyszłości pomoże mu się przeciągać przynajmniej te, myślę, 10 razy. Teraz przeszliśmy na maszynę i wykonujemy tutaj ściąganie, potocznie mówiąc, trójkąta do klatki piersiowej. Wykonamy tutaj 4 serie i następnie przejdziemy sobie, zmienimy właśnie ten trójkąt na zwykły drążek i zrobimy ściąganie za głowę. Ale będziemy wykonywać je tylko do linii uszu, z tego powodu, że opuszczanie niżej może być bardziej, znaczy ogólnie to ćwiczenie jest uznawane za kontuzjogenne, natomiast jeżeli robimy je do linii uszu, kiedy można powiedzieć łokieć nie schodzi poniżej linii barku, wtedy myślę, że nie ma problemu z tym, żeby jakakolwiek kontuzja mogła wystąpić. No i oczywiście będzie mieć mały ciężar, tak jak to cały czas powtarzam, więc tym bardziej, jeżeli będzie poprawna technika, nic nam się nie stanie. Staramy się tutaj właśnie trzymać wąsko ustawione łokcie. Jest to ćwiczenie, można powiedzieć, zamienne do podciągania się w chwycie neutralnym, ale mielibyśmy z tym problemy, dlatego zastępujemy to maszyną. Tak. Bardzo ważne, żeby właśnie ruch ekscentryczny był wykonywany mniej więcej na 3 sekundy, natomiast koncentryczny może być zrobiony troszkę szybciej, na 1-2 sekundy, ponieważ właśnie ruch ekscentryczny pozwala nam na uszkodzenie włókien w większym stopniu niż ruch koncentryczny. Mięśnie przyzwyczajone są właśnie do skurczu, natomiast jeżeli każemy im operować przy rozkurczaniu, wtedy następuje właśnie uszkodzenie tych włókien. Dlatego pamiętajmy, ruch ekscentryczny wykonujemy wolniej. Skończyliśmy drugie ćwiczenie, tak jak mówiłem, teraz zmieniamy na drążek i będziemy wykonywać ściąganie za głowę. Tutaj też mówię, nie będę operować dużym ciężarem. Zobaczymy, no. Myślę, że nie będę musiał Kuby za bardzo poprawiać, ale to wyjdzie w prawie. Dobra. A? Dostanie od nas koszulki Sixpack TV, dlatego właśnie udaje się po jedną z takich koszulek wręczymy ją Kubie. To zakładaj i jedziemy dalej już w koszulce Sixpack TV. Zobaczmy przy okazji formę, jaką Kuba w tym momencie prezentuje. Jedziemy dalej. Dobra.
Zrobimy sobie teraz jedno z moich ulubionych ćwiczeń na mniejszej klatki piersiowej. Mianowicie pompeczki. Ja normalnie wykonuję na kettlach, tutaj są, ale bardzo małe kettle, więc można zrobić to równie dobrze na handlach. Stawiamy sobie handle, kładziemy nogi na podwyższenie i staramy się zejść tak samo na 3 sekundy w dół. Rozciągamy praktycznie klatkę dotykając ziemi i wyjście w górę. Tak, powolutku i w górę. Każde ćwiczenie praktycznie większość osób robi i oburącz, i jednorącz, czy wyciskanie, czy wiosłowanie, a zazwyczaj nikt nie robi ruchu podobnego do podciągania się na jedną rękę. Właśnie to ćwiczenie jest bardzo podobne do podciągania się, bo jest podobny ruch, z tym, że wychodzimy jeszcze, można powiedzieć, jeszcze mocniej jesteśmy w stanie rozciągnąć mięśnie na cięższych ćwiczeniu, dlatego to jest plus tego ćwiczenia, a jednocześnie bardzo mocno możemy skoncentrować się na jednej stronie. Zawsze, gdy podciągamy się, to jedna strona jest silniejsza. Jeżeli jesteśmy praworęczni, zazwyczaj prawa ręka jest mocniejsza, chyba że ulegliśmy jakiejś kontuzji i wtedy te plecy mogą rozwijać się nieproporcjonalnie. Robienie każdego ćwiczenia jednorącz eliminuje tą kontuzję. Będą trzy ruchy. Załóżmy, że to jest kąt 90 stopni, tu będzie 45, a to będzie 0, nie? I tak właśnie będą w trzech ruchach wykonane. Będzie tak, raz. Teraz 45 stopni, dwa. I neutralnie upędzi mózgowy w przód. I to jest jedno możliwe. I tak 10. Czyli łącznie 30 ruch. Trzeci przed siebie cały. Leżej sobie na nogach, bo nie wiesz,